Cześć moi drodzy, tutaj Blue Jane, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiałku na moim kanałku i zapraszam na trzeci odcinek z gry Jack Smith. Moi drodzy, znowu pomożemy naszemu utalentowanemu kowalowi, który jest osłem, w wytwarzaniu przepięknej i bardzo skutecznej broni. O tak, moi drodzy, no to play. Level 12, pewnie, że to chcę. O! Będzie ciekawie, będzie się działo. Zaraz zobaczymy. Dzień dobry. Już otwieram straganik. O nie, jakie straszne potworzyska. Patrzcie, jakie świniaki, jakie sępy. Och, zmutowane. O, cześć, juhu. Dobra, on chce łuk. Mamy tutaj coś ciekawego? Jakiś taki łuk, który wartałoby... Niezbyt wiele mamy tych części, niestety. Och, cóż, trudno. Okej, no to na razie może wyjdę. Wracamy do gry. Coś może kupimy? Czekajcie, co tu jest ciekawego? O, przede wszystkim troszeczkę pokupujemy sobie więcej rud. Tej z brązu to raczej nie będzie nam potrzeba, aż tak. O, czekajcie. Dobra, na razie może wyjdę ze sklepu. Może się okaże, że coś jeszcze ciekawszego się uda nam zrobić kolekcjonerskiego i wtedy przydadzą się te szmaragdy, żeby to kupić. Ale mamy dużo stali. No pewnie, że tak. O, kolejny klient. Dzień dobry. O nie, jak ja nie cierpię tej broni. Ona jest okropna. Och, dobra, też zrobimy ze stali. Aż tak dużo nie kosztuje. Najwięcej to chyba kosztują tarcze, z tego co dobrze pamiętam. Dobra, przyspieszymy nieco, bo nic się nie dzieje ciekawego. No tak, a szmaragdy piechotą nie chodzą, moi drodzy. Przydadzą się, jeśli trochę się pośpieszymy. Dobra. I lejemy, lejemy nasz kogel-mogel przepyszny. Super. I co dalej? Dalej mamy łuk. O, przyszedł kolejny klient, ale niestety nie mam teraz dla ciebie, kolego, czasu. O, troszkę mniej. O tak, mocno, mocno. Może to, może to, może to. Och, i mamy tylko taki grot. Niestety. Och. Finish. Świetnie, przynajmniej dobrze wykonany. Dzień dobry. On chce tarczę. O, bo tutaj zaraz nam się przegrzeje nasz kogel-mogel. O tak. Jak ja nie cierpię tej broni. Zaraz się dowiecie dlaczego, moi drodzy. O, świetnie. Great. Patrzcie tylko. Och, raz. Epsom, 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 ale krzywo. Epsom, good. O, great. No dobra. Znacznie dużo elementów musimy na nią poświęcić, a przy tym ciężko ją zrobić, żeby była prosta. O, ale i tak nie jest tak źle. Jaka ładna krówka z dzwonkiem! Bardzo, ale to bardzo chętnie chcę sobie powalczyć. O, co my tutaj mamy ciekawego? Patrzcie! Ja chcę to zrobić! Pewnie, że to chcę zrobić, a to? To też mogę zrobić, ale na razie tego nie chcę robić. O, właśnie, moi drodzy! Z czym to było? Ze złota! Ale jakże, a jakże, moi drodzy! Ze złotka. Podwójny topór ze złota. Bardzo dobrze. Kto tam jeszcze? O nie, znowu ty? Och, tarcza. Na tarczę to ogólnie rzecz biorąc szkoda mi składników, więc nie będzie jakaś super. O, niech będzie taka. Po prostu najprostsza. Pięknie. Chociaż może by wzrosły nasze umiejętności obronne. O. Świetnie. I wracamy się. Tutaj jeszcze nam daleko i to okropne, długie coś. O, dobra, niech będzie stalowe. Przynajmniej dużo nie kosztuje nas tych elementów. To znaczy elementy są drogie i jest ich dużo. Ale przynajmniej rudy nas dużo nie kosztuje. To miałam na myśli, moi drodzy. O, tak. No i wylewamy nasze złotko. Przecudowne. Tra-la-la-la-la-la-la. O, tak. Świetnie, zaraz się zajmiemy składaniem, ale najpierw jeszcze przypilnuję tutaj. Och, bo te metale już teraz nie są niestety zbyt tanie, więc lepiej tego pilnować. No dalej, no dalej. O! I wylejemy kogel-mogel, przygotujemy już sobie do poskładania. O! I oczywiście zajmiemy się naszym przepięknym, epickim toporem. O!
Ciach. W miarę prosto wyszło. O, jeszcze raz. Ciach. I jeszcze raz, ale piękny będzie, artystyczny i złoty. Teraz to. Ciach. To. Bardzo się staram. I co? Jest. Epsom! Jest! Epicka broń, moi drodzy! Plus 4 do żyćka dla wszystkich żołnierzy! Ale się cieszę! Cudowny masz nasz koźle! Jeszcze tak świetnie wykonany! Prawie na 100%! O! Dobra, weźmiemy na razie to. Muszę jakąś kolekcjonerską tarczę w końcu wykonać. Te bronie są bardzo silne kolekcjonerskie. O! Ojeju, niestety, moi drodzy! O, co my tu mamy? Może użyjemy czegoś lepszego? A nie, będziemy tracić na razie elementów. Czy to będzie dobry wybór? Zaraz się okaże. O, dobra. Przynajmniej z dobrych materiałów. O, może użyję czegoś lepszego. Czy szkoda? Szkoda. O, no dalej, dalej. Pięknie, znowu kij. Ojej, strasznie dużo elementów, ciach. I jeszcze jeden i jeszcze raz. Nasza broń niech żyje nam. I co? No, może być. Ujdzie w tłumie. Och, trochę żeśmy zarobili. Za czas. I zwijamy interes. I będziemy się przygotowywać do bitwy. A jakże. O, jak ja lubię. Och, wąż. O, ła, to bolało. Silny ten wąż. To co będzie dalej, moi drodzy? O, ciach! Rach, ciach, ciach, podpalimy cię, koleżko! Haha, do widzenia, papa! No to cześć! I od razu używamy... Ciach! Na dzień dobry, masz za swoje! Ała! Och, a ja się mogę przynajmniej zająć zbierankiem! O tak, zbieramy, zbieramy, zabić się nie damy! Ciach, ciach! O, super! Ile mamy szmaragdzików, klejnocików! Cudownie! Nowy wróg? Chyba tak. O, i nową farbę mamy. Bardzo dobrze, ciach. Całkiem nieźle się trzymacie, koledzy. Naprawdę nieźle. Znowu mam nadzieję, że uda nam się zrobić coś kolekcjonerskiego. O. Tych nie lubię. Z tą wstrętną tarczą. Oni są bardzo niebezpieczni. A ja bym tak strasznie chciała dotrzeć do kuferka. O. Oj, nie udało mi się wszystkiego pozbierać. Wy tak szybko chodzicie. Moi drodzy, tak szybko pozbywacie się wrogów. O, teraz nie jest wcale tak wesoło. Nie, jeden już uciekł. I musimy cię troszeczkę... O nie, jeden został. Dasz radę, to ten z kolekcjonerskim toporem. A jednak opłaca się w kolekcjonerską broń inwestować, moi drodzy. No, i co będzie w skrzyneczce? Słodko, słodko. Ach, jesteśmy bogaci. Bardzo bogaty nasz bohater. I co? Trzynastka, trzynastka? Och, ekstra! Brevissimo Blue Jane! Ojej, jak fajnie! No, no, no. Kontynuujemy w takim razie naszą wspaniałą przygodę, moi drodzy! A jakże? O! Nowy wróg! Patrzcie, jaki ma topór! Podwójny! Ojej, dużo lepszy, wygląda dużo lepiej niż nasz! A my będziemy mieć nowy typ broni, zdaje się! O! Czy jeszcze nie? Na razie nowy wróg. Jeszcze nie będzie nowego typu broni. Och, taki potwór, taki potwór, taki. Wszyscy zioną ogniem. O, jeden jest od zimna. No dobra. Co my tutaj mamy? Nowy łuk. Ojej, jaki piękny. No dobra, zaraz sobie zobaczymy. Wracamy do gry. Dzień dobry. O, dobra. No to prawie możemy zrobić łuk kolekcjonerski. Zaraz sobie go wykonamy, bo mamy wszystkie części. Pewnie, że chcę. Wracamy do gry i wybieramy łuczek. O, weźmiemy ten lepszy, rzecz jasna, i ze złotka. Dużo złota nas nie kosztował. Przyspieszamy cały proces. Och, jak ja uwielbiam kolekcjonerskie bronie. Cudowne. O, tak, dzień dobry. On chce tarczy. Dobra, wracamy. Och, zajmijmy się najpierw naszym przepięknym łukiem. O nie, za bardzo nachyliłam. Och, trudno, ale nie wygląda źle. Chyba nic takiego się nie stało. Bardzo dobrze, bardzo ładnie. O, to to. Przy tych kolekcjonerskich oczywiście bardziej się staram, patrzcie tylko.
Jej, ale ekstra! Proszę bardzo. Perfekcyjny łuk! Plus 6 dla wszystkich żołnierzy! Brawo, bravissimo Blue Jane! 100, 100, 100! O nie! I nawet nic się takiego nie stało, moi drodzy, tak naprawdę z tym wylaniem. O, patrzcie! Możemy wykonać? On już jest zaznaczony, dobra, wykonamy. Ze stali, wracamy. O! Gdzie jest nasza stal? O, jak dużo widzieliście tylko! Dobra, tu niech się robi. A mamy jakiś kolekcjonerski łuk do zrobienia? O, tutaj nie mamy wszystkich elementów niestety, moi drodzy, czyli nie mamy. Wracamy. Niech będzie zwykły w takim razie. Z tych lepszych, ale zwykły. Dobra, wybierzemy może stalowy. Nieco tańszy. O! No dalej, 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 bo ja chcę zrobić pierwszą epicką tarczę! I wylewamy, wylewamy. O, kolejny klient. A właściwie żołnierz! O tak, gdzie jest to? O, to jest ta farba przepiękna, brązowa. Tylko spójrzcie, moi drodzy. Staramy się perfekcyjnie zrobić tą tarczę. O, i listek. Proszę bardzo. Cudownie, ale ekstra! Jest! Udało się i dostaliśmy 20 szmaragdzików. Jak fajnie. Znowu tarcza. O, dobra. Pora już wylewać nasz kogel-mogel, a właściwie wlewać do formy. O, a jakże, zrobimy go szybko. Ojej, strasznie dużo na szczęście strasznie dużo teraz mamy tych naszych ho, ho, ho żołnierzy, którym musimy wykonać broń. Lotkę my mamy tylko taką zwykłą. O, ale któż by się tym przejmował, moich kochani? Bardzo ładnie, wszystko składnie. Dzień dobry. O, dwie tarcze. Dobra. Ojeju, jeju, dobra, weźmiemy z brązu. Wracamy się. I jeszcze jedna tarcza. Ach, brązu już nie mamy, ale mamy żelazo. No dobra. I wracamy się, tutaj będzie szybciej. Ciach, 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 ciach. Och, teraz ten czas też tak znowu szybko nie płynie dla tych naszych szmaragdów. O. Ale zobaczymy, czy tutaj nie zbliża się. Nie, to możemy robić. Dobra, niech to będzie jakaś taka po prostu zwykła tarcza. Elementy kolekcjonerskie jeszcze mogą nam się przydać. O! Nie wygląda może jakoś super, ale chyba przeżyjemy. Zobaczymy, czy przeżyjemy, moi drodzy! Udało mi się zrobić 10 shieldów, tak! Shieldziki nasze... O nie, tylko widzieliście to? Och, to z tej ekscytacji, za ten achievementas! Och, trochę pokrzywiona. Niestety, moi kochani. Trzeba się naprawdę mocno skupić, mocno postarać, żeby... Ale przynajmniej perfekcyjnie, prawie perfekcyjnie ją pomalowałam. Dobra, niech nie jest tak źle. Przynajmniej jedną mamy epicką. Dobra, i co? I co? Tylko zobaczmy, jak to będzie. Zwijamy interes, podliczamy kasę. O, do widzenia, cześć i przygotowujemy się na bitwę, rzecz jasna. Pam, pam, param, pam, pam. I masz kulkę na główkę. Ojej, jak dużo! Jak dużo teraz fajnych rzeczy wywalają. No dobra. Ojej. Zbieraj, zbieraj, Blue Jane. Ciebie nieco podpalimy, koleżanko. Bo to jest rosiczka, zdaje się. O, i zbieramy. Teraz tak dużo jest rzeczy, że ja nie zdążam wszystkiego pozbierać. O, ciebie nie lubię z tą twoją tarczą wstrętną. Ale sobie poradziliśmy z tobą. Ojej, na końcu jest ten nowy wróg. Jak tylko widzicie, moi drodzy. Ciach! Pozbywamy się tego, kolegi. Zaraz będziemy walczyć ze wstrętnym, zamrażającym sępem, którego już znamy. O! Rach, ciach, 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 ciach. O tak! O tak! I co? Kurczę, patrzcie, wcale nie jest tak lekko, nawet z tymi kolekcjonerskimi broniami. No nie, to ten nowy wróg. Och! Muszę cię pokonać, kolego! Jeden już skapitulował niestety. O, udało się! Tylko spójrzcie, ile mamy fajnych rzeczy! Najlepsze są te szklane, rzecz jasna, i złote, rudy. O nie! Tylko dwóch ich zostało! No szybciej, szybciej! Regeneruj się, kuleczko! Regeneruj się, kuleczko! I co? Nie! Nie! A przecież tak się starałam porobić epickie rzeczy, moi kochani! Teraz już jest naprawdę trudno! Och, moi drodzy, gierka naprawdę super! Serdecznie wam ją polecam i zapraszam was do kolejnych materiałków na moim kanałku i oczywiście do czwartego odcinka z tej fajnej gierasy. A tymczasem żegna się już z wami Blue Jane! Cześć!